dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Konan Kaźmierski. Dobry wieczór, witam, hej. Kłaniam się nisko. Jesteśmy na trzecim odcinku, a właściwie już po trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Jak ty oceniasz dzisiejszy występ mamy? Dyszka. A czy ty stresowałeś się, że mama odpadnie? Jest to dla ciebie stres? Stresowałem się bardziej niż na poprzednim odcinku, przyznaję. Czy z odcinka na odcinek coraz bardziej? No na to wychodzi, no jak na razie na pierwszym i drugim się w ogóle nie stresowałem. Teraz nie byłem pewien, czy przejdzie dalej. No bałem się. A jak ty oceniasz ten program Taniec z Gwiazdami? Gdyby tobie zaproponowano udział w tym programie, wystąpiłbyś? Czy jak mama wystąpiła, to ja nie mogę być gorszy, tylko u mnie jest ciężko ze szkołą, bo ja mam cały czas szkołę tak naprawdę, a tutaj trzeba treningi w Warszawie, ja nie jestem z tego miasta, to trzeba by było logistycznie dopiąć. Ale ciężko byłoby pogodzić to czasowo? Myślę, że bardzo, ale dla chcącego nic trudnego chyba. Właśnie, Konan, ty jesteś już osobą rozpoznawalną w mediach. Czy ty z mediami właśnie również wiążesz swoją przyszłość, czy już tylko kariera w medycynie? Ja z mediami, można powiedzieć, że nie, to media dla mnie są w ogóle drugorzędową sprawą. Ja wiążę swoją przyszłość z karierą lekarza, a media, no w ogóle internet w tych czasach jest dosyć pomocny w sumie. Ale w programie, nowym programie Mamy Dagmara Szuka Żony występujesz chyba cały czas, prawda? Jak to wygląda? No to pani musi się tutaj bardziej dowiedzieć o mnie, jeżeli chce wywiad ze mną. Czyli nie macie już w tym programie? Czyli jestem w każdym odcinku. No ja właśnie wiem, dlatego pytam, ale mówisz, że tylko kariera medyczna. No bo pani mówi, że chyba jestem, a kariera medyczna to oczywiście to jest mój cel, to jest mój priorytet. A no... Wiadomo, no mogę też inne rzeczy robić, prawda? Jasne, jasne. A śledzisz to, co dzieje się na Freak Fightach? Myślałeś o freakach? Nie, ja nie myślę o tych galach. Aha. Ja co prawda kiedyś ćwiczyłem MMA, czasami dalej ćwiczę. Jestem z tym zaznajomiony, ale nie, w ogóle nie. A czy miałeś jakieś propozycje z Federacji Freak Fightowych? Czy któraś z nich proponowała ci walkę? Miałem. Która to była federacja? Nie pamiętam. Okej, okay, czyli nie ma takich szans, żebyś wystąpił i zawalczył? Aktualnie nie. A masz tak, że śledzisz czasem, co się tam dzieje? Czy w ogóle? Tak, zapomniałem odpowiedzieć na to pytanie, nie śledzę w ogóle tego świata. Aha, okej, okay. No dobrze, no a co się jeszcze u ciebie dzieje prywatnie, poza tutaj wspieraniem mamy i studiami? Czy pracujesz nad czymś jeszcze? Ewentualnie nad swoją formą psychiczną i fizyczną. I jak forma? Bardzo dobrze, nieustające pasmo sukcesów. No to świetnie, no to życzę powodzenia i dalszych sukcesów. Dzięki za wywiad. Bardzo dziękuję, pozdrawiam TV Reklamę. Słuchajcie, że Konan to jest takim dżentelmenem. Słuchajcie, wczoraj mi było tak miło, naprawdę, słuchajcie, źle się czułam. I no powiedziałam do Filipa, że się źle czuję, a on kochany poszedł i specjalnie dla mnie zrobił herbatę i to było tak rozczulające, no bo stałeś z boku, przyszedłeś dla mamy i chciałam powiedzieć, że to jest super gość. A ty jesteś jeszcze super bardziej kobietą. Naprawdę świetnie. O, a jeszcze zapytam, skorzystam z okazji, jak się w ogóle poznaliście, to w programie czy poza programem gdzieś? W programie, no królowa to chyba każdy zna tutaj Dagmarę, ona jednoczy tutaj ludzi, ona po prostu wszyscy ją uwielbiają, słychać to chyba na live'ie tam na tym balkonie, że jak ona tańczy, to ci wszyscy ludzie kibicują. Bo wiadomo, jakby jest grupa, każdego wspiera, no ale jak ona wychodzi, to jakby miękną wszystkim kolana i serca. Hania, piękny taniec. Dziękuję. Kochany. O, a jeszcze skorzystam z okazji. Wpadło mi takie pytanie do głowy, do ciebie. Czy tobie nie przeszkadza to, że właśnie mama ciągle mówi, że jesteś jej malutkim synkiem? Ludzie tak cię postrzegają trochę jako takiego mami synka, synusia, nie przeszkadza ci to właśnie, jak ty się z tym czujesz? Nie przeszkadza mi to, moja mama nawet może mnie wyzywać od najgorszych na świecie, jeżeli sprawia jej to przyjemność, to i mi sprawia. Nie no, mama to wręcz przeciwnie właśnie. I... Nie no jasne, ale mi tylko chodzi o sam fakt, że moja mama może mnie nazywać jak tylko chce, jeżeli jej to sprawia przyjemność, szczęście, to ja jestem dumny i zadowolony. A ty nie czujesz, że masz taką łatkę?
Czy nie jest tak właśnie? Jak ty to czujesz? Nie, ja nie czuję nic. Jasne, no dobrze, no to jeszcze raz dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki.